pokrzywca sprowadzono niespodziankę, a mianowicie są to kangury. Jakie okoliczności się przyczyniły do tego, aby te kangury tutaj się znalazły? Okoliczności były takie, no chcieliśmy urozmaicić naszą bazę, że tak powiem, ofertową, ofertę dla mieszkańców odwiedzających naszą stajnię miejską mini zoo. Rozumiem. Jak się wabią? Na razie nie mają swoich imion, ale takie sugestie to są wolontariusze, żeby to był Bolek i Lolek. W jakim mniej więcej wieku są te kangury? Są to młode z tego roku, z wiosenne. Jeden troszeczkę starszy, drugi troszeczkę młodszy. Skąd do nas przybyły? No są importowane z Holandii, niestety. I ta atrakcja turystyczna będzie aktualna na zawsze, czy jak to wygląda? Na zawsze. Kangury dobrze klimatyzują się w naszym klimacie, bardzo dobrze znoszą zimy. Są to zwierzęta roślinożerne z gatunków torbaczy, ale nie ma przeciwwskazań do hodowli w naszych tutaj małych ośrodkach.